wszystkim, dzisiaj na temat Fiorentino Pereza, który płacze w gazecie Marka na temat tego, że Robert Lewandowski nie przyszedł do Ralu Madryt, że praktycznie czynili starania przez wiele lat, no i Fiorentino Perez płacze, bo że był poza naszym zasięgiem. No właśnie, dzisiaj na temat Fiorentino Pereza, tego, że oprócz Roberta Lewandowskiego jeszcze jest jeden piłkarz, napastnik, którego Rale chciał ściągnąć od wielu lat, ale nie mógł ściągnąć. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Kiedy nagrywałem film na temat Roberta Lewandowskiego, że może przejść do Realu Madryt, to ludzie mówili, to jest kaczka dziennikarska, clickbait, nabijesz sobie wyświetlenia i tak dalej. Okazuje się, że nie, ponieważ ten temat tak odejścia Roberta Lewandowskiego do Realu Madryt był bardzo bliski, a z, z kolei po prostu bardzo daleki. Znaczy bliski był, bo pewnie sam chciał Robert Lewandowski, mówiła o tym przecież Ania Lewandowska, tak mówi o tym też Cezary Kuchan wcześniej jeszcze przed Pini Zachawi agent piłkarski Roberta. Natomiast tak naprawdę Bayer nie chciał puścić Roberta Lewandowskiego, i wydaje mi się, że to jest obopólną korzyścią i Robert będzie zadowolony jest zadowolony i też Bayer jest po prostu zadowolony. No właśnie, i ostatnio e, praktycznie Marka przeprowadziła wywiad z Fiorentino Perezem, prezesem Realu Madryt, który płacze po prostu, tak, oczywiście nie dosłownie, tylko metaforycznie. Płacze i mówi, że Robert Lewandowski był poza naszym zasięgiem, nie mogliśmy go ściągnąć. Ale co takiego powiedział dokładnie tutaj Fiorentino Perez? Zaraz Wam zacytuję, zacytuję wypowiedź jego. No, on mówi w ten sposób, cytuję: Są piłkarze, którzy nie są na sprzedaż. Przez wiele lat chcieliśmy Lewandowskiego, ale nie udało się na, e, nic zrobić. Nie ma w kontrakcie klauzuli odstępnego, a Bayer nigdy nie chciał go sprzedać. Koniec cytatu: tak właśnie powiedział Fiorentino Perez. Tak? no to ja nie wiem, Real Madryt za słabo tak naprawdę się starał, tak, żeby sprowadzić praktycznie Roberta Lewandowskiego. Wydaje mi się, że tutaj Robert w Real Madryt mógł zrobić więcej, jeśli chodzi o sprowadzenie właśnie Roberta Lewandowskiego. A tego nie zrobił, tak? Tego praktycznie nie zrobił Real Madrid. Znaczy, ja tak, w ogóle mam po prostu takie spostrzeżenia, że Real, ma Real Madrid ma tak naprawdę świetnych skautów, na pewno świetny scouting, może jeśli chodzi o pozyskiwanie młodych piłkarzy, talentów też z krajów Ameryki Łacińskiej. Natomiast tak, na tak naprawdę mają kiepskie tutaj kontakty, jeśli chodzi o rynek europejski, żeby pozyskać jakąś gwiazdę już z jakiegoś klubu, tak? To znaczy, że jakby to nie jest taka sytuacja, że jak RAL przychodzi i chce pozyskać jakiegoś piłkarza, to jak drużyna przeciwna słyszy RAL, to od razu po prostu nie chcą go dać. A tam jest kwestia też po prostu osób, tak, czy os osób pośredniczących w tym dealu sprzedaży faktycznie zawodnika. To nie musi być konkretnie osoba, która musi być zatrudniona przez Real Madrid, bo to może być osoba, która zostanie wynajęta do tego, żeby po prostu jakiegoś zawodnika sprowadzić, tak, żeby prowadzić te rozmowy, e pośredniczyć w tych rozmowach, a na końcu ta osoba po prostu otrzyma jakieś wynagrodzenie, tak, czyli to nie musi być bez bezpośrednio kontakt, nie wiem, dyrekty aktora sportowego Realu Madryt z Zepini zachowuje agentem Roberta Lewandowskiego. Na praktycznie Real Madrid w kwestii jest bardzo, bardzo po prostu kiepsko działa na tym rynku akurat pod tym względem tak? zresztą przykładem tego jest Eden Hazard ja już sam pewnie kilka albo kilkanaście razy nagrywałem że on przychodzi z Chelsea do Londynu do, do Realu Madryt i aż mi czasami po prostu było głupio bo nagrywałem te filmiki i rzeczywiście było bardzo blisko tego transferu, teraz już wiemy, że to się ziściło natomiast było praktycznie kilka okienek trans, trans, transferowych, gdzie ten Eden Hazard nie mógł przejść tak jeżeli piłkarz jest zainteresowany przejściem. Real tego chce, tak? Kwestia finansowa też po prostu się zgadza, to gdzieś na końcu to jest problem po stronie Realu, że nie dopieli praktycznie tego transferu, tak? To też nie jest zawsze tak, że jak Eden azad odchodził z i to nagle była zgoda tak? Romana Abramowicza, że on się zgodził i tak dalej, bo wszystko pięknie wspaniale. Nie, ale jeżeli tutaj zawodnik nie chce grać, tak Tibu, Kurtuła, tak, buntuje się i tak dalej, praktycznie, no to nie ma z niewolnika nie ma pracownika, klub musi puścić takiego zawodnika. No i teraz. A co ciekawe, Fiorentino Perez mówi to także w kontekście Paula Pogby, tak? którego też nie mogli ściągnąć z Manchesteru United, a wiadomo, że Paul Pogba, Francuz, mistrz świata, Zidane przede wszystkim bardzo nacisko, żeby ściągnąć tego zawodnika. No, i teraz co mówi tutaj Fiorentino Perez? Cytuję, tak samo było w przypadku Pogby. Są piłkarze, którzy są poza naszym zasięgiem. Tak, koniec cytatu, tak powiedział Fiorentino Perez. Znaczy, Fiorentino Perez taką wypowiedzią tak naprawdę ośmiesza się, tak? Ośmiesza się, bo piłkarzami poza zasięgiem na pewno tutaj dla Realu Madryt nie ma takiego czegoś, takiego sformułowania. Każdy piłkarz gdzieś po prostu, tak, to są najlepsze kluby: Barcelona, Real Madryt, Manchester United czy Bayern. Więc to nie jest kwestia tego typu, że. Pogba, gdyby przyszedł do Realu Madryt, to jest niemożliwe. To jest możliwe, tak? Niemożliwością jest tak naprawdę przejście na przykład piłkarza do Chin. Na przykład Cristiano Ronaldo bo często utożsamiony z takim transferem, czy Messi, bo pomijając kwestie finansowe, na pewno by zarobili więcej, no to tam nie ma jakiejś wysokiej jakości, jeśli chodzi o piłkę nożną, tak? Czy poziomu, takiego wysokiego, jak w Europie więc oni poszliby tam, ale nie byliby zadowoleni po prostu ze swoich efektów sportowych, piłkarskich. Więc to jest niemożliwe, żeby na przykład pewni piłkarze najlepsi poszli na przykład do Chin, czy do innych krajów. Natomiast na pewno jest możliwe, żeby Pogba przyszedł do Ralu Madry, tak? No tu jest tak naprawdę kiepscy ludzie zajmują się tymi po prostu transferami, tymi ruchami transferowymi w Ralu Madry, tak? W Realu Madryt wiemy przecież, że tutaj Eden Hazard został w końcu ściągnięty przecież z za 100 milionów euro. Poza tym takie kluby, jak Real czy Barcelona nie muszą się martwić o finansowanie, nawet jak gdyby zawodnik kosztował 140 czy 150 milionów euro, to by praktycznie go pozyskali. Pytanie, czy tak naprawdę ile robi dany klub w tym kierunku, tak? No ja nie wiem, jak, jak jest w przypadku Realu Madryt, ale wydaje mi się, że Real Madryt tak, tworzy taką otoczkę, że my jesteśmy Real Madryt, my jesteśmy królewskimi najlepszymi z, z, klubem, no nie wypada tak naprawdę zabiegać, starać się, tu nawet chodzi o to, żeby nawet robić takie podchody praktycznie kilka lat wcześniej, tak, to co na przykład było swego czasu, że media podawały, że Cezary Kucharski był widziany, tak, na, na trybunie w sektorze VIP po prostu na stadionie właśnie Santiago Bernabeu, na stadionie Realu Madryt, tak, czyli że już praktycznie były rozmowy wstępne i tak dalej prowadzone, no bo w jakim innym kontekście mógł się spotkać Fiorentino Perez, to były jeszcze czasy, kiedy była Agentem Roberta Lewandowskiego, tak? No ale ostatecznie to, praktycznie do tego nie doszło do tego nie doszło. Aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że to nie jest ze startą do Roberta Lewandowskiego, bo Bayer bardzo fajną jest drużyną, już pomimo kwestii piłkarskiej, sportową, ale przede wszystkim Bayer bardzo dobrze płaci. Daje kontrakt na wiele lat, Bayer jest lojalny, Bayer po prostu w, w tym wszystkim, co robi uczciwy, transparentny, przejrzysty i rzeczywiście można godnie zakończyć tą karierę w bardzo efektowny sposób, tak na przykład Frank Ribery czy Robin Ribery, który jeszcze na koniec praktycznie szelił Gola. Ta publiczność nie jest aż tak po prostu tutaj tak, to nie są na coś ultrasi, ale rzeczywiście to są ludzie, którzy interesują się piłką. I to jest naprawdę bardzo fajny klub do grania do życia, mieszkania. To też też czynniki wchodzą jakby poza piłkarskie, tak, no przecież o tym wiadomo, że Robert Lamadowski bardzo dobrze się czuje w Monachium, tak, nie ma wsiłskich paparazzi, nikt go nie śledzi, tak, ludzie są kulturalni, przede wszystkim szanują piłkarza na ulicy, może jeździć Ferrari, Maserati, tak, Bentleyami po ulicy, nikt mu po prostu opon nie przebije, nie ma zawieści, zazdrości, a wręcz odwrotnie jest w Niemczech, tak, ludzie podziwiają Roberta, że doszedł do czegoś, że osiągnął sukces, zupełnie inaczej to by było pewnie w Polsce, tak, gdzie tutaj zupełnie inaczej by pewnie był taki Piłkarz, który by jeździł takimi luksusowymi samochodami, traktowany. Natomiast ym, tam jest to zupełnie inaczej, inaczej, to wygląda, więc dochodzą te aspekty pozapiłkarskie. Natomiast jeśli chodzi o Real Madryt, Real Madryt to jest jedna wielka sinusoida, ogromne partie i ciśnienie na wyniki. E, przecież widzieliśmy, tak, był zidan, były sukcesy, później były inne próby z innymi trenerami. To nie wyszło, i teraz znowu powrót do Zidana. Tak? Czyli Robert Lewandowski byłby pewnie wrzucony w pewną matnię. Może by miałby jeden czy dwa sezony, byłyby super ekstra, a później to różnie wyglądało, tak, Robert Lewandowski zamiast się Zwijać, no to klub by tak zwolnił trenera, później nowego trenera i tak dalej, potem porażki Lidze Miszów, a jednak Bayern prezentuje ten stabilny poziom od wielu lat. I to jest bardzo ważne, tak, że jest praktycznie liderem tej Bundesligi i ma tą gwarancję sukcesów, tak, to, to też jest bardzo ważne, że to, to jest gwarancja praktycznie tych sukcesów, że odnosi praktycznie drużyna cały czas te sukcesy jest tej, na, tym, na, na, na tym pierwszym miejscu, czy w tej, w, w tej czołówce, jeśli chodzi o, o, o tutaj Europę. Więc ja uważam, że to nie jest do końca. No, oczywiście z punktu widzenia takich marzeń, tak, no bo Robert Lewandowski to jest 88 rocznik, czyli człowiek, który dzieciństwo miał w latach 90. I wtedy królował Juventus, Real Madryt, Manchester United, Barcelona, no PZ, że dopiero w ostatnich latach, tak? No więc rzeczywiście z punktu widzenia takich dziecięcych, no nie dziecinnych albo dziecięcych marzeń, to na pewno byłoby fajnie grać w Realu Madryt, tą koszulkę mieć i tak dalej. Natomiast z punktu widzenia jakby prozy życia, tak, jak to wszystko wygląda, jak wygląda po prostu wynagrodzenie, też kwestia biznesów prowadzonych różnego, różnego rodzaju, to Monachium jest świetnym miejscem tak naprawdę do realizowa realizowania siebie jako człowieka, po prostu piłkarza i różnego rodzaju biznesów, tak. Także ja nie uważam, że to by byłoby takie jakby spektakularne, że Robert Lewandowski w Ralu Madryt, ale czy on bym ma tam świetne e, sukcesy, tak? Widzimy, co się dzieje praktycznie w Realu Madryt. W Realu Madryt w jednym roku jesteś wychwalony, noszony praktycznie na rękach, w drugim roku e, jesteś gnojony, prak tak praktycznie e, tutaj trener cię wypycha z klubu, tak? Na przykład Zidane Bale'a centralnie mówił to na konferencji prasowej. w Bayernie Monachium nigdy takie coś nie, miało, nie miałoby miejsca, tak? Nie, nie miało miejsca i nie będzie mieć miejsca nigdy pewnie żeby trener mówił, że no bej to już powinien odejść, tak. Zapomniało się kompletnie, co zrobił praktycznie Beij dla tej drużyny. Oczywiście od oczymyło też solite wynagrodzenie i tak dalej. Natomiast to też jest kwestia szacunku do piłkarza i do człowieka, tak byłeś, zrobiłeś swoje zadania, a teraz spadę, tak? Tak, można po prostu to skwitować. Natomiast w Bayernie to jest zupełnie inaczej. To jest godne pożegnanie, później możliwość jeszcze pracy w tym klubie, może na jakieś inne stanowisku, może jako po prostu trener tutaj grup dziecięcych, tak? No więc to, to są szersze możliwości. To wszystko będzie się napisze w komentarzu co na temat sądzicie pozdrawiam